Siemano, z tej strony Dematus, witam w 10 vlogu. Chciałbym Wam dzisiaj trochę tutaj pokazać takie przyszłościowe projekty. Jest to m.in. kultywator, który zamierzamy przerabiać, jak widzicie, pod zetora z wałami na tyle, ale czekamy na wiosnę, żeby to trochę, wiecie, cieplej było, bo w takiej zimnicy to się niedobrze robi, jak w garażu się nie ma grzanego. Więc jakby ktoś miał takie łapki na sprzedaż tego typu, na takie, jakby to powiedzieć, pururę, to możecie pisać w komentarzu i chętnie przygarnę, bo tutaj nam jeszcze trochę tych łapek brakuje. Będą one trochę rzadziej rozstawione, ale nadal nam trochę ich brakuje, jakby to powiedzieć. No i mamy tutaj talerzówę, w której planuję w tym roku wymieniać talerze, bo jak widzicie, jest trochę już pomęczona. A odkąd ją mamy, to już będzie za jakieś 10 lat, to nie były wymieniane talerze. No i dzisiaj, raczej w tym roku, planuję się za to zabrać, żeby to miało ręce i nogi. Więc no, tak Wam tylko chciałem powiedzieć. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, co z przyczepą? To z przyczepą, tu jest podłoga. Podłoga jest do wyspawania. Prawdopodobnie tylko będą tutaj, teraz nie zobaczycie, ale prawdopodobnie tylko te profile będę tutaj wymieniał. Nie zobaczycie teraz, bo to jest tak obrócone. Blacha jest w dobrym stanie, tylko takie wyprawki trzeba porobić. Jak wiecie, teraz wszystko drogie, to się nie opłaca kupować nowego. No a tu jest rama od przyczepy. Ktoś tam pisał, jak wygląda. No to tak to wygląda. Złożona rama. Też teraz po niedzieli wyjeżdżam w delegację. Wrócę z delegacji, to się będę za nią brał. Dodałem do niej tylko, to trochę poprawiliśmy tą ramę. Tu jest spawany kątownik, tu jest spawana cełówka. I tak to się prezentuje. Hamulcy ona nie będzie miała, bo ona tylko tutaj jest tak w pobliżu, daleko pól nie mamy, to ona tylko jest tak w pobliżu nam tutaj bardziej potrzebna. Malowana była Hammerrite'em. Chyba 4 puszki poszły. Jak na razie trzyma, zobaczymy po mrozie, jak zacznie puszczać. Zobaczymy, co się będzie wtedy działo. I tak to się prezentuje, nie? Tylko zaczep jeszcze będę musiał wymienić. Prawdopodobnie kupię jakiś używany, albo tego spróbujemy wyprostować, bo tu było kołem kiedyś najechane i tak to wygląda. Co dalej? Dalej tutaj mamy przyczepkę 3,5 tony. Też się szykuje remont dla niej. Może też na drugi rok, jak skończę tą robić, to myślę, że za tą się zabiorę. Tutaj nie ma dużo do robienia, tylko jest do wyprostowania w sumie dwie burty, bo są banany, tu była ta spawana chyba, nie, tylko była, nie, spawana była, to pękła. To tylko zostaną tutaj nam burty do zrobienia. Rama i wszystkie tam inne podzespoły są ogólnie dobrze, tylko wymiana instalacji elektrycznej, bo lampy w tym roku były zakładane nowe. Ogólnie mamy przyczepy, wywrotki 3 sztuki. Tamta, co tam Wam pokazywałem, to tamta nie jest wywrotka, tylko są 3 sztuki wywrotki, 4 przyczepy mamy na stanie. Wszystkie takie same, tylko różnią się numerem rejestracyjnym. Modele, 3 modele są takie same. D35. Więc tak to się prezentuje. Ta jest jedyna taka przyczepa, która posiada hamulce i wszystko sprawne, a tamte z tych 4 to tylko ta jedna jest taka przystosowana na drogi pod względem właśnie hamulcy i sprawności technicznej, bo tamte to wiadomo, są takie tutaj tylko koło pola, daleko na pole nie mamy, jedno pole mamy tutaj, 2,5 hektara, to jeszcze siano kiszonka nad stawem, żeśmy tam zbierali trawę. Tam, gdzie zetor presował, co jest film na kanale. No, tu jest 2,5 hektara żyto, tam jeszcze będą ziemniaki, a tam dalej, gdzie kukurydza, to już jest nie nasze, więc tak to się prezentuje.
co wam mogę tu jeszcze powiedzieć. Tu mamy puk czteroskibowy. W tym roku też planujemy wymianę na obrotówkę Unia Grudziądz 4 skiby. I tak na szybko wam tylko pokażę, bo głównym tutaj moim tematem dzisiaj jest pokazanie Joskina. Tutaj mamy jeszcze rozrzutnik. Też był jego remont 2 lata temu. Pomalowany, burty pospawane, podłoga wymieniona, bo tu podłoga to była tragedia. Tak to się prezentuje. Sam raz pasuje pod zetorka. No i tak go tutaj sobie odmalowałem, tak na szybko, żeby nie gnił. Jak macie jakieś jeszcze pytanka, to możecie zadawać w komentarzu. Co wam tu jeszcze mogę pokazać, to tego Joskina, bo dużo osób o niego pyta. Jest to Joskin Win, Joskin Joskin Winpack 5000 litrów. No, stoi niestety tutaj, ponieważ nie mamy miejsca w garażach i stoi sobie tutaj. Więc ktoś pytał, jak wygląda, to tak wygląda. Niedługo będzie akcja Vlog Gnojowica. Tak to się prezentuje. Co wam tu mogę jeszcze więcej powiedzieć? Drzewo nam się obaliło i będzie trzeba je posprzątać. Więc no, co wam tu mogę więcej pokazywać? Do szamba w sam raz. Tu pompujemy, tu wylewamy, to chyba każdy wie. I tylko czekać na wiosnę, o tak. Więc tak to się prezentuje. No, traktory to wiecie, jakie mamy. To wam nie będę za dużo pokazywał, bo to nie ma sensu. I tak się to się prezentuje. Więc co, ja się z wami żegnam. Jeśli macie jeszcze jakieś pytanka, to zostawcie łapkę w górę. I może niedługo wam nagram jeszcze jedną część. I wam pokażę też może byki, jak je tam trzymamy. Też szykuje się remont obory, przeróbka. Więc co wam będę dużo gadał. Trzymajcie się, zostawcie suba, łapkę w górę i na razie do kolejnego. Cześć.